Cześć! Ja jestem Veto, a Wy jesteście na kanale To Wszystko Wina Elfu. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca opowiem Wam dzisiaj o grach planszowych. Dziś na mój stół wyląduje This War of Mine. Jest to planszowa adaptacja gry komputerowej pod tym samym tytułem. Grę komputerową wydało 11-Bit Studios, grę planszową za to wydawnictwo Galacta. Planszówka została stworzona przez wyjadaczy, jeśli chodzi o gry planszowe. Michał Oracz jest znany świetnej Neuroshimy Hex. O Neuroshimie Wojtek zrobił już materiał na tym kanale. Drugim z autorów planszowej wersji This War of Mine jest Jakub Wiśniewski, doskonale znany z Frostpunka między innymi. Żeby móc Wam opowiedzieć, o czym jest gra planszowa, muszę odrobinę powiedzieć o komputerowym pierwowzorze. Komputerowy pierwowzór opowiadał perypetie cywilów podczas wojny wzorowanej na tej z byłej Jugosławii. Miasteczko Pogoren, w którym rozgrywa się akcja komputerowej oraz planszowej wersji This War of Mine, jest wzorowane na Sarajewie. W komputerowym pierwowzorze chodziło o to, żeby przeżyć. Nie każdy jest żołnierzem na wojnie. W grze komputerowej wcielaliśmy się w rolę magazyniera, strażaka, byłego piłkarza, nauczyciela, ojca z małym dzieckiem. Generalnie postaci, które z karabinem nie mają nic wspólnego. Planszówka doskonale odzwierciedla to, co czynił komputerowy pierwowzór. Pomożesz z rozkładaniem gry? Czy tak jak ostatnio wszystko będzie na mojej głowie? Super! Dzięki! Planszowa wersja This War of Mine musi mieć planszę. Plansza to jest nasze schronienie. Jest to miejsce, w którym nasze postaci, nasi cywile, będą spędzać dnie. Jest to zrujnowane domostwo, w którym najpierw trzeba odgruzować to, co zostało zniszczone, a następnie z resztek tego, co udało nam się zebrać, rozbierając elementy, które zastaliśmy w tym domu, oraz to, co udało nam się nocą wyszabrować na terenie miasta, używamy do budowania nowych sprzętów, nowych elementów. Budujemy sobie łóżka, budujemy kolektory wody, możemy zbudować pułapkę na myszy, bo tu można się żywić również mięsem ze złowionych gryzoni domowych. Będziemy starać się zabezpieczyć to nasze schronienie, zabijając deskami dziury w ścianach, budując drzwi, które pozwolą nam ochronić się przed intruzami, którzy codziennie o świcie przychodzą do naszych drzwi. Jest to również centrum dowodzenia całą rozgrywką. Na planszy mamy tor hałasu używany podczas wypraw nocnych. Mamy tor miejsc, do których możemy się udać w nocy. Oraz mamy miejsca, gdzie rozkładamy wszystkie potrzebne karty. Bardzo ważnym elementem gry jest dziennik. Mówię jak dziennik. A dziękuję. Dziennik jest w zasadzie jedyną rzeczą, jaką potrzebujecie po otwarciu pudełka i po posegregowaniu kart na osobne stosy. Jest to gra typu otwórz i graj. To znaczy na pierwszej stronie dziennika, który jest, jak widzicie, bardzo cienki, mamy opis, jak rozłożyć planszę, co w jakich miejscach, po czym gra informuje nas o wybraniu postaci i już możemy grać od razu. Po przewróceniu strony w dzienniku okazuje się, gra zaczyna się o poranku. Po kolei przechodzimy przez wszystko, co jest opisane w danej fazie. O poranku robimy akcję w naszym schronieniu. Następnie przechodzimy do fazy zmierzchu, gdzie musimy wyżywić naszych mieszkańców, musimy im dać coś do picia. Kolejną fazą jest wieczór, gdzie musimy zdecydować, kto z naszej paczki zostaje na warcie, bo ktoś musi zostać na warcie, żebyśmy mieli do czego wrócić, jak będziemy wracać z miasta. No i będziemy musieli wybrać ludzi, którzy pójdą do miasta szukać zapasów. Zapasów to znaczy jedzenia, wody, desek, elementów metalowych i wszystkiego innego, co może nam się przydać. Nasze postaci,
Każda z nich ma swoje własne przyzwyczajenia, nałogi. Mamy palaczy, którzy wpadają w depresję, jeżeli nie palą papierosów. Mamy ludzi uzależnionych od kawy, którzy, jeżeli nie wypiją kawy, również wpadają w depresję. A depresja jest to stan, który może zakończyć naszą rozgrywkę. Postać, która wpadnie w rozpacz, zazwyczaj umiera bądź znika z naszej siedziby. Każda taka historia jest opisana w Księdze Skryptów. Mumiak, teraz też wyczarujesz Księgę Skryptów? Super, dzięki. W Księdze Skryptów, o której opowiadałem w poprzednim filmie, każda z postaci, jakie mamy do kierowania podczas naszej rozgrywki, ma swój własny epilog, również epilogi związane z depresją. Po fazie wieczoru, gdzie już wybraliśmy osobę, która będzie stała na warcie, osobę bądź osoby, oraz wybraliśmy ludzi, którzy się udadzą do miasta po zapasy, oczywiście kalkulując, które postaci są lepsze w walce, które mają silniejsze plecy. Przykładowo Borys, który przed wojną był tragarzem, pracował w magazynie, ma najsilniejszy udźwig i potrafi z miasta przynieść w zasadzie dwa razy więcej niż reporterka z jakąś bezdomną. Po fazie wieczoru, gdzie wybraliśmy, kto idzie do miasta, a kto zostaje na warcie, mamy fazę wyprawy, gdzie przechodząc przez dek nieznanego w lokalizacji, do której poszliśmy, możemy natknąć się na zderzenia z rzeczywistością, które odwołują nas znowu do Księgi Skryptów. Opowiadałem o tym dużo więcej w moim poprzednim filmie na temat fabuły w grach planszowych. Podczas takich wypraw nie tylko szukamy czegoś, co pozwoli nam przetrwać kolejny dzień, ale również staramy się jak najmniej hałasować, gdyż hałas może spowodować konieczność wylosowania karty stali mieszkańców, czyli ludzi, którzy zamieszkują miejsce, które właśnie tej nocy plądrujemy. Może się to wiązać z koniecznością walki, kiedy skończymy przeszukiwać albo będziemy się chcieli już wycofać, bo znaleźliśmy to, po co przyszliśmy, możemy się zawinąć z powrotem do swojego schronienia. Po czym następuje faza intruzów. Intruzi to nie zawsze dezerterzy, którzy chcą nas obrabować. Są to czasami żebracy, którzy też chcą nas obrabować, ale czasem może się to zdarzyć. Być może będą to jacyś sąsiedzi. Walka w tej grze jest ostatecznością. My jesteśmy tylko cywilami. Dla nas, dla postaci, które kierujemy, walka jest czymś strasznym i jest czymś ostatecznym. Staramy się jak najbardziej unikać wszelkiego rodzaju konfliktów. Dlatego w fazie dnia staramy się, aby nasze drzwi były wzmocnione, żeby wszystkie dziury, jakie mamy w ścianach, zostały zabite deskami, aby osoba, którą zostawiliśmy na warcie, była wypoczęta, żeby się wyspała w łóżku, żeby nie miała depresji, żeby sobie w czasie wolnym na przykład usiadła na krześle i zagrała na gitarze, o ile potrafi grać. Depresja, poza głodem, zmęczeniem, chorobami, jest głównym powodem porażki i śmierci naszych postaci. Na szczęście po każdej fazie intruzów, o ile przeżyliśmy, nadchodzi świt, czyli ekipa, którą wysłaliśmy do miasta, żeby przyniosła surowce, tak jak wspominałem na początku, drewno, elementy metalowe jakieś, jedzenie, wodę, papierosy, kawę, zioła, być może jakieś opatrunki, leki, wracają do nas i możemy zacząć się zastanawiać nad kolejnym dniem. Świat w tej grze jest niesamowicie dobrze napisany. Jest bardzo żywy. Tak w grze planszowej, jak i w komputerowym pierwowzorze, ludzie odpowiedzialni za napisanie fabuły odwalili kawał dobrej roboty. Na jednym z portali internetowych, na którym ludzie, pasjonaci gier planszowych wymieniają się swoimi doświadczeniami, czytałem relacje bądź świadectwo osoby, która była w Sarajewie, kiedy trwała tam wojna, będąc dzieckiem, po czym porównała to odczucia, jakie miała wtedy i jak dobrze ta planszówka oddaje to, co było naprawdę. Według tej osoby klimat i to, co jest opisane w Księdze Skryptów i te sytuacje, które wynikają
z mechaniki tej gry bardzo dobrze oddają tragedię, jaką jest życie cywilów podczas wojny. Wielokrotnie wspominałem w tym materiale, że ta gra nie jest łatwa. Nie jest łatwa dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo zależy tutaj od szczęścia, bardzo dużo zależy od wyborów, jakie gracze podejmują, czy będą komuś pomagać, czy nie. Często jest to wybór: okej, pomożemy tej osobie, będziemy mieli dodatkowe ręce do pracy, będziemy mieli dodatkowe plecy, które będą mogły w nocy przynieść coś z miasta, ale kosztem tego, że mamy kolejną gębę do wyżywienia, kolejną osobę, o której zdrowie psychiczne trzeba będzie się zadbać. Jeśli ona jest ranna, trzeba jej znaleźć bandaże. Jeśli jest chora, trzeba jej znaleźć leki. Każda decyzja jest tutaj obarczona konsekwencjami, które nie zawsze wychodzą od razu. Często zdarza się, że przygarnięty uciekinier po pewnym czasie ściągnie nam do naszego schronienia pościg. Z drugiej strony gra jest fantastycznie łatwa dla osób, które nie mają styczności z planszówkami. Dziennik, który wam pokazywałem, ma 8 kartek. To jest, odliczając przód i tył, to jest 14 stron małego formatu, które trzeba przeczytać. Oczywiście, jeżeli chcemy się zagłębić, to również w tym dzienniku mamy instrukcję, gdzie w księdze skryptów mamy przeczytać odnośnie nocy, jak wygląda noc, jak wyglądają akcje. Ale drogi widzu, jeżeli widziałeś gdzieś do kupienia planszową wersję This War of Mine, ale zastanawiałeś się, czy ja dam radę z tymi wszystkimi zasadami, bo grałem kiedyś w grę komputerową i ilość mechanik, jaka tam była, i ilość zależności była bardzo duża, ale mimo tego podobało ci się to, to tu spokojnie możesz kupować, siadać, otwierać grę, podzielić karty na stosy i przechodząc przez te 14 stron instrukcji, jesteś w stanie po 30 minutach od rozpakowania gry siąść i grać. Bawić się, nie użyłbym słowa bawić się. Przeżyć jakąś historię trudną, obfitującą w niełatwe wybory, często bardzo niejednoznaczne moralnie. Tak, to jest gra dla ludzi, którzy lubią wyzwania, lubią to źle powiedziane. Potrafią wyciągać wnioski po przegranej i nigdy się nie zniechęcają pierwszymi trudnościami. W podstawowym pudełku gry This War of Mine, oprócz kampanii polegającej na przeżyciu określonej ilości dni, są dołożone 2 scenariusze. One są proste, one na tyle mało zmieniają mechaniki gry. Scenariusze te są dużo krótsze niż cała kampania. Jeden dzień w planszowej wersji This War of Mine może trwać pół godziny, godzinę, a zdarzyło mi się, że prawie 1,5 godziny trwał jeden tylko dzień. Dla tych, którym za mało jest fabuły w podstawowej wersji, zostało wydanych już kilka dodatków, między innymi Opowieści ze zniszczonego miasta. Jest jeszcze drugi dodatek, którego nie mam, ponieważ jeszcze nie skończyłem wszystkich scenariuszy, jakie oferuje ten dodatek. Dodatek rozszerza część mechanik podstawowych, dokładając moduły kanałów, rolników, dodając postacie, żołnierzy. Rozszerza zasady oraz, co tu osobiście bardzo mi się podoba, dodaje 6 scenariuszy i 6 zamkniętych koper. Po rozegraniu scenariusza z sukcesem można otworzyć kopertę i do talii kart podstawowych, do podstawowej wersji gry, są dokładane karty bonusowe,
które odrobinę ułatwiają rozgryw. Można oczywiście otworzyć od razu wszystkie koperty i dorzucić sobie wszystkie karty, żeby ułatwić sobie już na stałe gry. Ja jednak postawiłem sobie za cel przejść najpierw scenariusz, żeby otworzyć kopertę i zobaczyć, jaka nagroda na mnie czekała po rozegraniu tego scenariusza. Scenariusze są przeróżne i znowu pokazują kunszt osoby, która była odpowiedzialna za pisanie tekstów i pisanie fabuły. Jest tutaj historia o miłości kobiety i mężczyzny, którzy starają się przeżyć na wojnie we dwoje. Jest historia epidemii podczas wojny. Jest historia detektywistyczna, gdzie musimy sami wytypować, który z naszych sąsiadów jest mordercą. Ilość fabuły, ilość scenariuszy, jakie w tak niewielkich pudełkach można wyciągnąć z tej gry, jest porażająca. Niestety ciężar, jaki psychiczny ciężar, jaki gracze odczuwają po tej grze, powoduje, że do tej gry ciężko znaleźć współgraczy. Ja osobiście mam tylko jednego znajomego, który ma ochotę w to zagrać, ale przez to, że nie jesteśmy w szkole podstawowej czy w liceum i nie mamy wszystkich popołudniów wolnych, od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie siąść i zagrać w to, mimo że obaj bardzo byśmy chcieli. Mam nadzieję, że tym materiałem zachęciłem Was, jeśli nie do zakupu tej gry, to do poszukania w swojej najbliższej okolicy kogoś, kto ten tytuł posiada i namówienia go, żeby zaprosił Was na rozgrywkę i pokazał, w jaki sposób grać i w jaki sposób przeżywać historie, jakie wydawnictwo Galactas prezentowało nam w planszowej wersji This War of Mine. Ja na dziś Wam dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie, dajcie jakiś komentarz, lajka pod filmem i do następnego. Cześć!